Cześć i czołem, moi drodzy, z tej strony Kazox, witam was. Patrzcie, w kolejnym odcineczku, jak widzicie, z Assassin's Creed Origins. I zobaczcie, jaki mamy piękny widok. I teraz docieramy do kolejnej misji w Gizie, żeby znaleźć hienę. No, widzicie, tam jest piramida jedna w Gizie, tam jest druga. No, ale później się może nimi zajmiemy, bo tam jest jeden punkt szybkiej podróży, który później może odblokuje, ale na razie skupmy się na misji, tak? Więc ogólnie dobiłem drobnymi misjami prostymi, ogólnie lokalizowaniem różnych miejsc. Poziom 20, żeby pasować na poziom misji, więc o, zanim się ruszymy, bo po pierwsze, oczywiście jak zwykle zachęcam was do zostawienia lajków, komentowania, no i subskrybowania, ale poza tym oczywiście trzeba wydać te punkty umiejętności, które zgarnąłem. Bo nie sprawdziłem i wydaje mi się ciekawym punktem umiejętności tutaj, że ten łuk rozproszeniowy może bardziej skoncentrowane strzały strzelać, jeżeli przytrzymamy. I na tym się skupię. Coś jeszcze mam? Zobaczymy, co to odblokuje. A, żeby to zabić. Może nie. Tutaj coś mamy? Strzały jakieś? Ognista, jeszcze nawet ognistych nie używamy ani razu. Tutaj coś jeszcze mamy. Atak i uderzenie, to się przyda. Dobra, dzisiaj wszystkie punkty umiejętności. Rozmawiamy z Apollodorusem, naszym kontaktem w wizyckim markecie. Co nam powiesz? Welcome to Mered's Wares, traveler. Well, what do you think? Junk? Be off then. I haven't finished. Are you blind? I've nothing left to show you. But you've much to tell me. About the hyena. Ah, funny. As it turns out, that happens to be the most expensive thing I'm offering. Funny indeed. Delivery upon payment. Co mu dać? Co mam? Do you have enough to barter with me? Yeah. Your absurd fee. Dużo to nie było. Now what can you tell me? The hyena is not her real name. Yay? Easy, easy. A poor attempt at humor, I'm afraid. Where can I find her? Her name is Khaliset. A favor. Some customers of mine took my horse after a dispute. Their camp lies in a quarry just south of here. Take my man, retrieve my horse, and I'll give you what you came for. Ah, how you found yourself in Apollodorus company escapes me. Co ty gadasz, uczciwy układ? You'll get it for me. O, jest taki kawał? If Apollodorus wants my continued service. Co tam będzie biegać? Gdzie też mieć gnąć w plecy, jak nie patrzę. Ach, belly. He's a necessary ally. Czekajcie, będę musiał czekać na niego? Wow. No dobra, konia bierze. Czekamy. Mamy dwóch. Patrzcie. Tu się nazywa postęp. Czy mieli drobną ekipę naszą. Mered tam? Keeps protectors as allies. He doesn't trust authorities. But he pays well. And very few pay at all here in Giza. Cannot trust this sand in your hand. What can you tell me of the hyena? This Khaliset girl. Ja szybko dotrzemy. We speak one word and we are hyena food. Nice try. Come on. Dobra, koniec. Jan jest. Ej! Wow, co to było? Kurde, nie to. Dobra, tak nie. O to mi chodzi. Ej. Ty, we mnie strzelasz?
Jeszcze ktoś? Dobra, zdjęcie. Użyli mnie. Ej, szybko. A jak chciałem go wykończyć, no? Okej, czyli... Po prostu dotarłem tutaj wchodząc, nic nie robiąc. Okej. Nie rozumiem, to nie jest ekran. Obszar kontrolowany, ale mimo wszystko nas atakowali, nie wiadomo czemu. A załatwimy tego jednego. Najważniejsze, żeby pozbyć się tego kapitana, bo on jest w końcu najmocniejszy. Ej, nie zauważam przecież. No w mojego. To jest taki. O, bardzo ładnie. Podobasz mi się. Ja go nawet nie widzę czasami. Jezus, ten jak podchodzi z tam dziną, to się boję, że nadzieje mnie. I patrzcie teraz. Jeszcze nie? Okej, mam nadzieję, że kapitan mnie nie zauważy. Nie znam tego kapitana, bo on w ogóle nawet nie widzi, że ja tak zablokuję go. Jejku, no co się dzieje z nimi? Strzała nie jest dobra do szybkiej walki jednak. Teraz tego szybko, zanim on się ocknie. Oj, nie uda się. Sprytne. O, coś nowego. Jeden skarb. Dwa skarby są. O, to ciekawe. Może ci uwięzieni są drugim skarbem. Nie, chyba jeszcze nie. Nie wykrywa mi skarbów, szkoda. Wszystkie powinny być ogólnie tutaj, tak mi się wydaje. Jego przestań tak blisko biegać, bo się czuję naprawdę przez ciebie tak osaczony. Patrzcie, teraz zrobię sprytnie. This must be Mered's horse. He neglected to tell me his customers were bandits. Okej, uwaga, patrzcie teraz. Dobra, mamy wszystko. To spalamy stąd. No, przeprowadźmy konia z powrotem. No, powiem tak, o kurczę, jaki widok fajny. Ojej, to mi się podoba. Widoki są ogromne. Ciekawe, czy są to prawdziwe, tak ja nigdy nie byłem w Egipcie, ani... Za granicą też mało w ogóle wyjeżdżałem, ale... Mam nadzieję, że naprawdę są takie ogromne teraz. Wiem, że na pewno trochę zniszczone jeszcze przez czas, ale... Mniejsza z tym. Bociek. I
Ale dobrze, wiecie, na 10 minut dopiero. Tak na mnie? Machać. Dawaj. I co? Nie, cwaniak. Gdzie jest ten koń? Ale patrzcie, że tutaj atakują nas, nie jesteśmy jacyś tacy incognito. Mimo wszystko. Oczywiście jak zwykle proszę i raz zachęcam was do subskrybowania, lajkowania i komentowania. You failed to mention it was in the possession of bandits. Slipped my mind. Good. Stronger than mine. I thought you said it was yours. Yes, of course it is. You've done good by me, my friend. Then you'll deliver as promised. My word is my word. But I've one more thing to ask of you. Done with your games. All right. The hyena lives in a cavern just over those hills. Day and night she roams the desert collecting silica, precious teardrops of the gods. What has happened to those who have interfered is best left unsaid. If I find you've led me on another futile chase, it won't be my words that hit your ears. 1,000 promises. I have no reason to defy you. Ile 1300 metrów zwariowaliście? No dobra, ale co, mogę poradzić? Jest w ogóle jakaś szybsza podróż? Bo to jest chyba tylko... O kurde, kawał drogi. No ale co, moi drodzy, ruszamy. Mój konik. W ogóle czekaj, chyba odblokowałem nową broń. Teraz wejdę w ekipunek i sprawdzę. Tak, tak. Ich poza dziwną przybrałeś, bajek, naprawdę. Nieładnie. Nie stać mnie, znaczy nie mam poziomu. A broń? Miecz widziałem jakiś lepszy był. 8 czy 3, no. Wiadomo, że po 3. Te założysz tutaj. No ten. I bardzo ładnie. Dobra, zostaje nam nic więcej jak przejechanie 1300 metrów, czyli ponad kilometr w głąb pustyni. A co brata, żeby spiąć się na piramidę? O, widzicie, że tak jak ja, jesteście za. O kurde, jakie to ogromne. Ile nam zajmie dojazd do tej piramidy? Piramidy nie były dwie? Jeśli się nie znam w ogóle historii tam. Ale już jesteśmy blisko, to jest to? Ta piramida? Nie, to ta. Trzeba tutaj zmierzać. A, to do tej pójdziemy. No co, odkryjemy trochę więcej terenu, jestem naprawdę ciekaw, jak dużo będzie widać z takiej piramidy. I w ogóle jak się będzie z nich schodzić. O Boże, znowu. No i co? Dobra, koniec. Nie mam siły się z nim bawić. Ile to musiało być lat, żeby wybudować to? Tak, z koniem raczej nie biegnę tam, ale... na piechotę. Wbiega po prostu w piramidzie, czy jak? Wbiega się po prostu. Nie biega się. Co, skąd strzela ktoś? Tam są, dobra. Nieważne. Się bawił z nami, myślicie. Patrzcie, takie są pomysły, żeby wspinać się. Czyli takie małe wyrwy, żeby się chwycić. Pomyślałem o tym sprytnie, nie trzeba się bawić. Och, wy małe bestie. Jest dobrze, ale czemu oni ciągle trafiają w nas?
No więc my staramy się, bo chcemy, że w przyszłym roku nasz kanał osiągnął poziom numer top 50 polskiego YouTube'a. Wiem, że to może są bardzo, bardzo poważne życzenia, ale... Ej! O kurde, ciężko jest, powiem wam. Jak człowiek nie marzy, to niczego nie osiągnie. Lepiej marzyć się zawieść, niż w ogóle nie marzyć wcale. Dobra. Dociesz. Będzie tylko 100 metrów, a jest tak ciężko się spiąć, że nie wiem. No chyba dam radę. Oni mnie szukają, no, postęp. Dobrze jest. No, patrzcie już, prawie czubek. U nich można zostać wyrzuconym z Egiptu i zostać zakaz w ogóle wjeżdżania do kraju, jeżeli się wspięło na piramidę. Tak to gdzieś słyszałem, nie wiem czy to była jakaś, jakiś mit czy coś. Dobrze. O, tutaj trochę w lewo, potem w prawo, jesteśmy w samym czubku. Moje marzenie, zobaczyć kiedyś piramidę. Może kiedyś, moi drodzy, dzięki wam, zapamiętajcie, ten dzień jest 29 listopad 2018 roku. Nie, że tu jest 17. Może dzięki wam i waszej wspólnej pracy, waszemu zaangażowaniu uda się kiedyś nam obejrzeć Egipt na własnej osobie. Ja się radę spiąć? Jest! Patrzcie teraz. O kurde, tam mam jechać. A, synchronizujmy się. Ja już połowa odcinka ponad, a ja dopiero odkryłem, gdzie jest hiena i zrobiłem jedną misję taką, żeby się dowiedzieć tego. Mhm. Dobra, mogę zjechać, fajnie. What fool would set up camp out here? I should have a look. A, zjeżdżamy ładnie. Ludziki kropki. Nasz konik czeka, widzicie? Tam idzie do nas. Ancient tablet. Starożytne tablety, widzieliście? Nie wiem, mówiłem, że tablety to jest XX, XXI wiek. Aż tutaj mieli nowoczesne tablety. No chodź, szybciej. Tam się podoba, że podczas jazdy możesz na... skoczyć na naszego wierzchowca. Na zapewne poszukiwanie w ogóle w tych piramidach to będzie jedno z trudniejszych doświadczeń w tej grze. I ciekawe, co dowiemy się na miejscu, gdzie powinna być hiena. Szczególnie jakaś trofka na pustyni, jak będzie się, żeby burzę piaskową napotkać? Nie, chyba nie burzę. Czy szarań, czy... nie pamiętam, ale jakoś coś tego typu. Konie same? Bez żadnych jeźdźców? Dobra, teraz jak tu wjechać? Czekajcie, mapa trochę. Okej, okay. I trochę w lewo i tam będzie droga. Okay, droga to trochę mało powiedziane, ale... przesmyk. Nasza tarcza. Patrzcie jak pięknie. Czemu się ona nazywa hieną? To jest drugi poziom. Wow, spoj. Tutaj się przedostanę, to może hiena minie. W ogóle normalnie wziąć na, wiecie,
skoczyć. Ach, jeden aler. Now why would one of her loyal beasts be caged? So this is the hyena's lair. Wow. Sign of Khaliset, though. The red was telling the truth. Yeah, I need to figure out where she went. Help! Help me! Please! Whoa! Pięknie. No dawaj, dawaj, spróbujmy. Dobra. Pomimam. Dobrze, spokojnie, zginiesz. Tam jest dużo hien, które nawet mnie nie zauważyło, więc... Ciebie nie ufa. Do not let her take me! Dobra, chodź tu. Please! Już się wypuściłem. Człowieku, spokój się. Okej. Okay, someone has been. This is where Khaliset slept, protected from sandstorms. The lotus flower of rebirth. She must have picked these for a reason. Macie nawet tutaj ma inne rzeczy. No śmiałem, to dobra. Cóż jeszcze tu masz? Ciepłe żarełko. A, wychodzimy z obszaru misji. A są dwa. Trzecie coś tu mignęło mi. A, do lutowania. Powiesz mi pewnie. A, no jasne. Mercy! Thank you, Magi! The hyena? Where is she? I do not know. I'm the only one left. She took the others away hours ago. Took them where? She kills them! I know it! She... Her hands! Oh, gods! Her hands are so bloody! Peace, friend. You are free. I will deal with Khaliset. No, bym takiego mimika twarzy, ekspresja. And why? Była boska. Brakuje mi jednego jeszcze punkciku. Myślę, że wychodzę, to się kończy. Wychodzę. Tutaj jak sprawdziłem te miejsca, gdzie się śpi w ogóle, to są dwie rzeczy. No, no wiem, że wszedłem w obszar poszukiwań. Tutaj sprawdziłem już to. Ale na dole raczej wątpię, żeby był obszar poszukiwań. Więc jeszcze podejrzewać, że coś tu jest, to tu. Dobra. O, tu coś jest, patrzcie. Mam, znalazłem coś. Widziałem, że to trzeba dostać się. Khufu's tomb. She has detailed every crevice. Ah, she has not finished. That is where I will find her. I will head to the pyramids. Serio, przechodzi do piramid? I patrzcie, to się teraz świetnie składa, bo teraz mam szybką podróż tutaj. O Jezu, no czemu kółko wcisnę zamiast krzyżyka? Ze skrzyżyka, kwadracika. I patrz, jesteśmy zaraz na miejscu, nie? No, widzicie? Jednak trochę opłacało się zostać tam dłużej. Tak, mamy 5 minut odcinka, w którym to powinniśmy znaleźć ją, zabić, dowiedzieć się, kim jest i czego chce. Bardzo możliwe, co nie? Nie, nie zgadzacie się? No wiecie co. I co prawda, co mój plan, żeby w ciągu przyszłego roku zdobyć milion subskrypcji?
Jeżeli ktoś jest za, niech subskrybuje. Uuu, czekajcie, tam jest jeden sam dół, bo widzę hieny są na dole. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Hyenas. Khaleset must be inside. Trzy hieny. 4-5. Ja sobie pozbędę się trochę najmocniejszej. Jak nie chcecie, to sami przyjdziecie za mnie, zobaczcie. Serio? Uciekacie? Dobra, skoro uciekacie, będę się martwił o was. Żarty sobie robicie. Jest. Przyda się pochodnia. Who dares to enter here where silence has befallen her? A Magi who has treaded many dunes to find you. Hide if you must, Hyena. But this tomb will not protect you. I demand that you stop here. Turn back now and I will excuse this intrusion. Siwa was an intrusion. Się zaraz pogubię w tej piramidzie. Naprawdę się można pogubić. Znaczy tutaj poszło, bo światło jest. Ogień właściwie mówiąc. Dokładniej. Znaczony nas na dole. Foolish man, I am Iset, possessor of magic. The gods live here, not you. What sort of mischief is she entertaining? Nie czemu się boję. Jak ona my... w ogóle... Szczury! Rado, idziemy na dół. Poczekajcie. Be gone! Osiris cannot be disturbed! Was it? Osiris? This trap door. What is it protecting? Heathen! The wakeful one is asleep! Whoa. Go no further, or I will Soto. Drench these errors! What is this place? A tomb beneath a tomb. Is this where you hide, Hyena? What is this? O, jakieś kamyczki mamy. No, zbierajmy. What gruesome madness happened here? A dark place with a window to the gods. What kind of ritual is she performing? Co za teleport? O, teleporty mamy, zobaczcie. Gdzie ten kamyk, który się świecił? No, wieszko. Co mi pozostaje, moi drodzy, dużo czasu na oglądanie, więc może zacznijmy się zajmować naszą misją. This sarcophagus is decorated with goddesses of the mother. Strange symbols are marked all over it. Ofiara widzę obok. Alisa drew these symbols here. Was she trying to figure out their meaning? Still warm. Symbol of the god. The ceremonial knife. This was a sacrifice.
Kto to jeszcze? Offerings to Osiris, protector of the dead. I think I know what Dark Deeds Haliseth was after here. Haliseth was doing a ritual. She began by calling to Osiris with these offerings. She used a knife to sacrifice her captives. She collected their blood for some dark purpose. She was attempting to learn these strange symbols. She must have found them in this room. Once she knew the symbols, she carved them here and ended the ritual with one final prayer over the sarcophagus. Haliseth must be trying to bring someone back to life. But just who is buried down here? Otworzymy sarkofag, jestem ciekaw. Pusty pewnie. Stał, jakkolwiek był w nim. Ha, mówiłem wam. Child. A nie. Twoje dziecko pewnie. Hieny. My child! You lost your child. I haven't. Her rest is temporary. You have intervened on her reawakening. And yet you aligned yourself to the order. Ravage this tomb. Haliseth! Don't you dare say my name! My name does not merit your lips, you who have dishonored her. I am a good mother. Whoa. Będę walczył? Nie no, bomba dymna i ucieka. You're no match for me, desert scum! Zabijemy ją, jasne, że tak. Chociaż patrząc po czasie, nie zabijemy jej, bo jest 301 minuta i 50 parę sekund. Dobrze, moi drodzy, tak więc oczywiście, jak zwykle, bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Jeśli tak, bardzo proszę was o jakiś like, komentarz, no i oczywiście subskrybowanie dla tych, którzy chcą być oczywiście na bieżąco ze wszystkimi filmikami. No i oczywiście dla tych, którzy już subskrybują, proszę udostępnijcie kanał, linki i w ogóle filmiki wszystkie swoim znajomym, żeby nasze grono mogło się coraz bardziej powiększać, byśmy mogli dobić do tego pięknego miliona subskrypcji. Dobrze, jeszcze raz bardzo dziękuję wam za uwagę i widzimy się niebawem. Cześć!